dobry. No, sędzi? Nawet się nie zbliżę do odpowiedzi. Właśnie to zrobiłaś, co nie? Proszę pana, proszę posłuchać. Nie musi mnie pan mówić. I tak naprawdę mam w głębokim poważaniu, co pan o mnie myśli. Ale nie jesteśmy na ty i nie życzę sobie, żeby pan w ten sposób się zwracał do mnie. A poza tym jakby... Jestem kobietą i chyba należy mi się trochę szacunku. Jakby? Zresztą mamy równe uprawnienia, a pani to mi wygląda na taką, co jest za ty, nie? Za równe uprawnienie. Tak. Ale to nie, proszę pana, nie upoważnia pana do chamskiego zachowania wobec kobiet. To nie pani będzie chamska dla prawdziwego mężczyzny i będzie mnie kwita, nie? No tak się składa, że ja chamstwa nie mam w naturze. Co pani ma w naturze? Żółtko kurze? A. Nie co? Nie odzywam się. A, no to i dobrze, to i dobrze. Bo takie jak pani, to widzi pani, mają nasrane dołba. Tak, tak, bo miejsce kobiety to jest albo w kuchni, albo w sypialni. A pani jak tak na panią patrzę, to raczej w kuchni. To traktuję to jako komplement. Bo wie pan, tak się składa, że w kuchni jednak trochę trzeba myśleć. O, w sypialni to pani nie myśli, co? W sypialni, proszę pana, to ja. Śpię. I to właśnie jest pies pogrzebany. Bo widzi pani, baba bez chłopaka, jak świeczka bez knota. Nic dziwnego, że pani nosi. Co mnie nosi? Gdzie mnie nosi? Sama pogroma w kultury i takie tam. Na antypolskie manifestacje też pani mi łazi, bo pani widziałe. Tak, owszem, interesuje mnie dobro kraju, demokracja i owszem, bywam na protestach, tak. No właśnie, właśnie, a wystarczyłoby jedno dobre tego i od razu by wywietrzały pani głupoty ze łba. No bo widzi pani, kobieta to jest ogólnie prosta w obsłudze, coś jak pralka, nie? Co? Porządnie napchać od przodu, nacisnąć gdzie trzeba, i od razu wibruje, nie? Nie wciągnął się taki. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Przypomina panu, że jest pan w domu kultury. No ja to co innego, ja tu za karę jestem. Za karę? No ja pracę społeczną odrabiam, nie? Miałem do wyboru to albo sprzątanie cigni w szkole. Raczej wyboru nie miałem. Kryminalista! No bez przesady, dopiero pierwsze przewinienie i to jeszcze w zawiasach. No dobra, ale za co pan doktor te godziny społeczne? Za co panu jest zasądzono? Za szerzenie. Czego? Mowy nienawiści w internecie, na przykład te. Nie, dobrze. I wystarczy tej sceny. Dziękuję.